Zebo jest centaurem, poczekajcie. Co to jest? Totalna destrukcja. Co to jest? Czekaj, co to było? Jeszcze raz. Czym to jest? Ja się pytam. Kurde, na pewno będzie dużo bluzgaja, no ale kury są dobre, no. Stukać lekko i zobaczyć, czy jest luźno jakiś. Postukać to mogę twoją starą, ale nie moje klocki. Wiedziałem. Siemano, z tej strony Prozure, słuchajcie, prosiliście, żebym obniżył troszkę kamerkę, więc tak też zrobiłem, mam teraz na was piękny pogląd na wprost. Słuchajcie, od razu powiem ci, oglądamy wasze animacje, czyli wasze projekty, które przygotowaliście i wysłaliście mi na maila prozureanimacje@gmail.com. Jak jesteś animatorem albo animatorką, chcesz się pochwalić czymś pięknym, co zostało przez ciebie stworzone, to wysyłaj to właśnie tam. Ważne, żeby nie było muzy komercyjnej. Z tematyką, jak przegniesz, to wypikam, wybluzgam. Co jak gadam, wypikam, wybluruję, no, coś wymyślę, okej? Dobra, lecimy do odcinka, łapka w górę, mile widziana, subskrypcja, jeszcze bardziej, dołącz do ekipy, jest nas prawie 139 tysięcy, już będziemy po 140, więc zapraszam serdecznie, bez gadania, lecimy do odcinka. A jeszcze w tygodniu będą ogłoszenia wyników konkursu na te tablety graficzne, o których wam mówiłem ostatnio, plus będą 4 odcinki, już miałem 3 palce pokazane, 4 odcinki, ponieważ w tamtym tygodniu były tylko 2, dbam o was, staram się, żeby te 12 materiałów w miesiącu się pojawiło, miałem dużo pracy ostatnio, więc teraz was troszkę rozpieszczę i macie chyba ten odcinek w poniedziałek, jak dobrze wszystko poszło. Lecimy do odcinka. Słuchajcie, mam mocne tłumienie mikrofonu, mam nadzieję, że nie słychać ani dzwonów, ani prania w tle, ale mamy któryś brat cyborga. Hejka, Prozu, jest to animacja w stylu cyborg, bo jestem cyborg, w sensie rodzinka. Dobra, sprawdźmy sobie to, bez zbędnego gadania. Okej, co tam, a nic. O, jakie głośne! Okej, co tam, a nic. A w sumie program dalej ci kraszuje. Nie wypominaj mi tego typu. Ha, ha, ha. A ty czego się śmiejesz? Ha, ha, ha. Siora cyborg. No, słuchajcie, wulgarnie rozumiem problemy rodzinki cyborg. Skipujemy, ale dzięki za próbę. Cały ten schemat waszej rodzinki jest dla mnie tak hardkorowo niezrozumiały jeszcze, ale poznałem już siorę, poznałem chyba starą, tak się nazywa konto. Brat, któryś tam cyborg, naprawdę kuzyn. Masakra. Ja podziwiam, że to ogarnęliście wszystko i róbcie swoje rzeczy. Lecimy dalej. I Samu versus Zebo. YouTube Wars, odcinek 3. To chyba będzie to komiksowe, prawda? Okej. Dużo storytellingu, dużo rysunków, mało animacji. Ja to wiem, ja to znam, ostatnio już to komentowałem. Ale rysunki są bardzo fajnie wykonane. Jeżeli wszystko jest twoje autorskie, nie inspirowane żadnymi kartami z komiksów, stronami już gotowymi, to naprawdę szacun za robotę już od razu. Ty Marcin, mówisz, że kiedyś widziałem twoją pracę już. Okej, tu nawet jest animowany ruch. Mówię, to jest bardzo mocny nacisk na storytelling, nie? Pralko, czy możesz tam utkać w drugim pokoju? O, Jezus Maria, przepraszam was za dźwięk zubata. Dobra, jest Isamu dopakowany na pełnej. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jak zrobiłeś Zebo. Co, Myszko? Nie mogę się zastopować już. Dobra, niech kręci, no już trudno. Dobra, nic się nie dzieje. Widzowie, wybaczcie, po prostu. No jest taka sytuacja, że akurat jest weekend i sprzątamy dom. Mam nadzieję, że każdy zrozumie, a chcę dla was nagrać odcinek, bo znowu mam na nockę do pracy, więc kawka, odcinek i zapierniczam do pracki. Ale mam nadzieję, że wszystko jest okej, docenicie. Naprawdę, ten muzyk... O kurde, wy pewnie tego nawet nie słyszycie. Dobra, zwiksowany śmiech, mamy polskiego Jokera. No dawaj, jestem ciekaw walki. Pozwólcie, że skipnę na walkę, bo jest tak jak mówię, bardzo dużo rozmowy, bardzo, bardzo dużo storytelling. To jest, szczerze, to jest multimedialny komiks dla mnie, nie? Jakby nie umieszając się totalnie, bo rysunek jest zajebisty, styl jest super, ale... O kurde, czekaj, dobra, jest animacja jednak. Dobra. Okej. Zebo jest centaurem, poczekajcie. Jeżeli dodałeś faktycznie animację tych dwóch postaci, tam takich mniejszych, to jest naprawdę progres, okej? Okay? Bo jeżeli chodzi o animację, to tego mi brakowało ostatnio. Troszkę ściszę, bo widzę, że przekrzykuję materiał. Okej. Okay. Okej, okay, jest animacja! Co to jest? Totalna destrukcja, czekajcie, co jest? Nie, taki sam po tym stanie to ma egzoszkielet zamiast kręgosłupa, nie? W takim razie. Tym bardziej, że wiemy, że Szymon tam ma z pleckami, pozdrawiam serdecznie. No dawaj.
Ultra Instinct, wierzę. Ej, ale dobra, szacun dla ciebie od razu, że wprowadziłeś elementy animowane, bo to, o tym ci ostatnio mówiłem. To bardzo duży plus. Dawaj! Od strony artystycznej naprawdę szacun za rysunki, zajebiście wykonane. Ja bardzo doceniam. Okej, okay, mamy zoomy jak z Dragon Balla, takie charakterystyczne na mięśnie. Brakowało mi tylko takich wiesz, błyskawic, nie? Prozoruję jestem typem, który kiedyś tam wysłał ci animowany komiks. Tak, właśnie dokładnie o tym mówiłem, mojego autorstwa. Co prawda poprzednie komiksy nie zawierały w sobie animacji praktycznie wcale, jednak ten, który teraz ci wysyłam, posiada animowane wstawki, które mam nadzieję, że ocenisz. Tak, dokładnie, 2.27, super. Muzyka użyta w filmie, okej. Okej, czyli ten początek i koniec wtedy obetnę. Sam na samej animacji się raczej skupiłem. Kurczę, fajnie, pamiętam cię. Mega plus za stylistykę, ogromny plus za wkład, staranność i za poświęconą pracę, bo tam jest od cholery roboty, żeby to wszystko narysować. Mój głos. Ale naprawdę, fajnie, że wstawiłeś te animowane wstawki. Ja szanuję, bo to jest jednak program, w którym oceniamy animację, więc samo to kopanie tego zeba było bardzo ładnie zrobione. I sama stylistyka tych postaci była bardzo, bardzo, bardzo przyjemna dla oka. Ten dym oczywiście powtarzalny, no ale come on. Wiem jaki jest przy takiej animacji gifowej, zapętlonej raczej, nie da się tego zrobić inaczej. Szkoda tylko, że ten dym nie był tak, że on zanikał i pojawił się nowy, nie? Żeby ten dym gdzieś tam miał koniec, bo on raczej tak pulsował, nie? W moich oczach. To bym poprawił, ale poza tym szapoba, czapka z głów, łyczek kawy dla ciebie i lecimy dalej, bo naprawdę kozacka robota. Ja bym oglądał wiadomości z kraju, to może być grube. No dzisiaj widzę kontrowersją, lecimy, zobaczymy. Kurde, bardzo ładne intro. Wnuczek, zostaw łapkę. Moje lewe ucho lubi to. Wnuczek, zostaw łapkę. O nie, jest tylko na lewym uchu głos. Najgorzej. Okej. Power Ride, kurcze. Obejrzałem sobie sam z siebie bardzo przyjemne. Super zrobiona kreacja Diabła, ale tak tylko do ciebie personalnie, żeby tutaj nie zajmować czasu na odcinku. Niestety dźwięk na lewym uchu plus muzyka komercyjna, no nie mogę pokazać. Ale robota zacna, lecimy dalej, dzięki za wysłanie, naprawdę dzięki. Paweł Galeł, okej, zobaczmy, Pivot Animator. Kurde, jestem ciekaw, bo dawno nie było, a chcę też pokazywać takie tego typu produkcje, bo to jest moja geneza powstania, zobaczcie, jakie płynne. Bardzo ładny ten slajd, miecz i skok, bardzo ładny. Cyk, 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 bardzo ładny ruch. Zobaczcie, doskoczenie, przejęcie, dwie łapy i no bardzo dynamicznie, bardzo, bardzo przyjemnie. Super, to jest ludzkie. I pistolet oczywiście się pojawił, miecz się zdezintegrował w odpowiednim czasie. Kurde, podoba mi się ten ruch, ten taki doskok, cyk i przerzut na, no bardzo, bardzo naturalny ruch. Tak na logikę, nie? Jak macie miecz, żeby mocniej, no nie, bardzo mi się podoba. Okej, okay, ja bardzo szanuję takie ruchy. Dobrze bronisz honoru programu, jak mi jest Pivot Animator. I ja wiem, że wy chcieliście, żebym sprawdził nowego Pivota. Więc może po animacjach od razu pójdę i nagram nowego Pivota? Grafik versus nowy Pivot? Grafik versus Pivot 3.0? A0? Czy jaki tam kurde jest? Lecimy na razie dalej. Szukamy jakiejś perły, bo brakuje takiego naprawdę piorniczęcia, chociaż na razie te animacje, które były, zawarły naprawdę sporo elementów animacji z różnych dziedzin i mi się to bardzo podoba, bo te odcinki mają być dla wszystkich i od wszystkich. Lecimy dalej. Jeżeli jesteś nową osobą i jeszcze nie masz subskrypcji na tym kanale, no to jak ci się podoba, napraw to i sprawdź poprzednie odcinki, których jest naprawdę kilkadziesiąt. Będziesz mieć co robić na najbliższe, kurde, 2 miesiące. Naprawdę polecam. Ale vibe'ik mam z starych animacji ze Spinki. To jest do Rasputina teledysk po prostu. Kononowicz Major, poczekaj. Co to jest? Czekaj, co to było? Jeszcze raz. Czym to jest? Ja się pytam. Czy to jest teledysk? Jak te... Czekaj, Najman? Major? Co się dzieje w ogóle? Ale widać, że bardzo, bardzo, bardzo fleszowski, taki chamski teledysk, nie? Kojarzą mi się stare memy z lat 2000, tak 2005 do 2009, jak robili takie właśnie tego typu rzeczy. Albo no takie pierwsze South Parki właśnie, nie? Nie, bardzo, bardzo spoko, no ja sobie to obejrzę na spokojnie, ale nie na materiale, niestety, bo prawa autorskie. Obejrzałem sobie z głosem bardzo przyjemny teledysk, mówię, tak nostalgicznie mnie tknęło w to, co było kiedyś. Widzę, że sporo wyświetleń masz, więc widzę, że tutaj komentarze są, odbiór masz, więc rozwijaj się, absurdzik. Spoko pomysł na kanał i spoko nazwa, lecimy dalej. Szkoda, kurczę, bo Rasputin, no ja wiem, to z automatu, ja wiem jak to działa, kurczę, nie?
Nie, powiem ci, że tak jak piszesz, zrobione jest jako tako, nie powiedziałbym, że jako tako. Po prostu miałeś tyle czasu, nie miałeś, żeby na to poświęcić. Jakbyś poświęcił na to, tak jak sam piszesz, 4 razy więcej czasu, byłoby to płynne, ale postaci, tła, elementy, jakościowo naprawdę git. Lecimy dalej. O kurde, to? Hej Frazura, jestem początkującym muzykiem, do swojej pierwszej piosenki postanowiłem zrobić animację. Wykonanie jej zajęło mi około miesiąca. Dobra, no jestem ciekaw, coś wyprodukował, naprawdę. Mamy tutaj początkującego, jeżeli chodzi o animację. Muzyka jest twoja, wierzę. O kurde, ty, to jest... Okej, widzę, że się wzorowałeś na mnie, bo nawet tło jest praktycznie 1:1, jak z poradnika. Ile tu jest ludu? No to na pewno było przyklejane, ale ja pierniczę, ile to było... Tak, widać, to tam dwie takie same osoby koło siebie. Ej, szacunek, szczerze, warstwę muzyczną niech ocenią widzowie. Ja zawsze to zostawiam do oceny publiczności, ale szczerze, sama animacja naprawdę git, jak na pierwszą taką gdzieś tam z poradnika zobaczono. Kury, trójeczka? Oj, Studio Kulco, no już cię widzieliśmy 2 razy u nas. Czy będzie dużo bluzgania? Mam nadzieję, że nie. Kurde, na pewno będzie dużo bluzgania, no ale kury są dobre, no. Przepraszam, ale ten matce coś skąpił, musiałem garnąć na kości. Dobra. Tak jak wspomniałem, Komenda Główna zleciła nam odnalezienie 3 wyjątkowo niebezpiecznych osobników. Chodzi o kury, Bishop, Toddy i Maxwell, Afroamerykanie. Bishop, chwila. Kury to są te takie z oczami na boki, co tak śmiesznie chodzą. Powinieneś się zmienić mordę na dziuki. Też z tym kiedyś miałem problem. Może będzie łatwiej, jak pokażę zdjęcia. Ale mam flashbacki, jak robiłem animację Roka, który wyciąga właśnie Jengę. Powerwatchu, taka stara animacja. No teraz to już się chyba nie da. No można. No nie można. No można. No nie można. To z randą no zawsze. Z każdym razem. Nie musisz. Musisz tak postukać lekko i zobaczyć, czy jest luźno jakiś. Postukać to mogę twoją starą, ale nie moje klocki. Wiedziałem. Tak przewidywalne żarty, ale za każdym razem tak samo śmieszą. To jest jednak przenikliwy, panie komendancie. Dla pana to nie ma tak, że coś jest czarne albo białe. Pan to zawsze całe spektrum widzi. Gdy pan myślałem, że to jednorazowa akcja była, no teraz mnie dupol trochę bol... Złapmy te kury! Złapmy te kury! Posprząta klocki, czy komendant ponownie tuje szeregowego? Ogląda. O mój Boże, Coulson, ten komentarz na końcu był zbędny. Ale mnie zachęciłeś, co mam ci powiedzieć? Zapraszam do skomentowania, kur, odcinek 3. Nie, no dobra, no wy robicie dobrą robotę, mi się to podoba, nie? Ja już tam mówiłem wcześniej, czekajcie jak tam. No, ludzie piszą w komentarzach nawet, że są fanami, fanko, jestem fanką. No wiecie, no, wiecie co chodzi. Ale naprawdę podoba mi się jakościowo. Dobra robota, Coulson, ja się uśmiechnąłem na koniec, ale ten tekst... Ja podziwiam was, że macie jaja, żeby to wpuszczać na YouTube'a. Mam nadzieję, że tam się do was algorytm za bardzo nie przysrywa. Dobra, dzięki wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja byłem Prozura, wy byliście wy, mam nadzieję, że Prozuraki. Widzimy się jutro. Może też z ocenianiem animacji, a może z pivotem, a może z rysowaniem, a może z czymś innym. Jak nie widzieliście jeszcze Gen Z, wbijajcie na poprzedni odcinek i co? Do zobaczenia już niedługo o 16:30. Cześć!